Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bluestone Defense 6. Ja jestem Semut, a dzisiaj pierwsze starcie z nowym bossem Vortexem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jestem w ogóle mega ciekaw, czy uda nam się to przejść za pierwszy raz, czy też niekoniecznie. Sprawdzałem mniej więcej, jak sobie nasz tutaj Geraldo radzi z tym wszystkim, więc zobaczymy, czy uda nam się to przejść tylko i wyłącznie z nim na początku oczywiście, bo tak jak mi pisaliście, trzeba kilka rzeczy w nim oczywiście zrobić, więc postawmy dwie podstawowe jednostki, które trzeba oczywiście postawić od razu, jak się tylko włożymy. I pierwsze co, staramy się kupić sobie oczywiście tutaj, naszego Quincy. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby to sobie kupić od razu wręcz. A następnie idziemy pod farmy i tak jak zawsze na bossa próbujemy sobie tutaj to wszystko rozegrać. I teraz pewnie się zastanawiacie, na której rundzie uda mi się to kupić. Runda 8. Na rundzie 8 jesteś w stanie już to kupić. Więc tak też ja zrobię i zacznę się budować wszędzie tutaj na się faremek, zobaczymy co z tego będzie. Nie wiem jeszcze jak ten boss do końca działa, wiem, że to jest chyba jako speed, to ogólnie chyba speeduje wszystko w tym miejscu i on sam w sobie też ma taki speed, bo on taką robi chmurkę wokół siebie, nie wiem jak to nazwać, taką elektryczną oczywiście. Więc jestem mega ciekawy jak on będzie wyglądał, jak będzie on działał, ale to w swoim czasie wszystko się przekonamy. Pierwsze co, standardowe farmienie na początku. Zostawcie oczywiście kciuka w górę pod tym filmikiem. Będę bardzo za to oczywiście wdzięczny. I spotkamy się już za moment, gdy będziemy się bawili tutaj dalej z tym naszym nowym przeciwnikiem. Mega mi ciekawi, czy Geraldo jest w stanie rozwalić tego bossa na początku co leci. Teraz ja pozbieram troszeczkę pieniędzy jednak. Dlaczego mam tutaj do sprzedania oczywiście figurkę, więc spoko. I pewnie pójdziemy tutaj w standardową już jednostkę, ale postawmy może ją, tak wiecie, za pamięci, bo nie wiem, czy tam jakieś nie ma minusów i pójdźmy tylko w tą stronę, tak żeby tylko ona już była tutaj jakby postawiona i zobaczymy, bo sticky bomb oczywiście będziemy starali się robić, ale lepiej chcę zobaczyć, czy Geraldo sam jest w stanie to jakby pokonać. Pamiętajmy też, że mamy tutaj jego ogień, ja go sobie oczywiście użyję i postawię jeszcze jedną brakującą. Jestem ciekaw, czy on solo jest w stanie to pokonać i naprawdę to mnie mega ciekawi. Nie, dobra, nie jest w stanie. Zdecydowanie nie jest w stanie. Pójdźmy w tym kierunku i miejmy nadzieję, że no standardowo to nam wystarczy do wygrania. A czekajcie, będzie wylatywały te jednostki jeszcze, tak? Czekajcie, co wylatuje przy tej rundzie? Standardowe jakieś jednostki, czy to jest coś innego będzie leciało? Bo jak tak to postawimy, chyba standardową obronę, tak mi się wydaje. Dobra, cofnęło. Ej, co to powoduje? Ej, naprawdę pytam. To powoduje speeda tylko tych jednostek, które już są na mapie? Tak? Poważnie? To tylko to nam robi? Dojście do tego pułapu? Cofa go w tył, jak zauważyłem. Chyba go cofnęło w tył. Cofnęło go w tył. Zestunowało nas na chwilę. Dobra. Czy jest chwilowy stun? Dobra, chwilowy stun jest z tego wynika. Od razu sobie dajemy boosta. Ten boostik daje nam 25%. 25% dostajemy więcej, więc warto to oczywiście sobie strzelić, rzecz jasna. Czyli go cofa w tył i nas stunuje na chwileczkę. I to jest jakby to, co nas może rozwalić. Więc wydaje mi się, że obrona na samym końcu będzie dobra. Postawmy tego kolegę tutaj na końcu. W ten sposób. Bo myślę, że skoro to tak wygląda, że faktycznie tutaj jakby nas cofa to, to postawienie to w ten sposób będzie chyba najlepszym możliwym wyjściem. Oczywiście widzenie kamo też przydałoby się rzecz jasna tutaj mieć na końcu dostępne, więc robił to w ten sposób. I miejmy nadzieję, że to nam wystarczy teraz już. I to szczelimy sobie, a szczelby sobie, co tam? To nam nic nie daje, to nam dosłownie nic nie dało, no ale dobra, daliśmy to. Strzeliliśmy pierwszy bosik za nami. Powoli, powoli do przodu oczywiście. Chociaż dla mnie to może nie jest aż tak bardzo powoli, bo nie mam modyfikacji na speeda, ale to jest smutne, serio. Jestem tak przyzwyczajony do modyfikacji na speeda, że to się wam nawet w główce teraz nie wyobraża. Naprawdę strasznie mi brakuje tej modyfikacji, żeby sobie to zboostować lekko. No ale dobra, nie mam. Niestety nic na to oczywiście nie poradzę. Dajemy dwa te ogniki, one są bardzo mocne, więc według mnie warto tutaj byłoby je strzelić. Szkoda, że on stunuje te jednostki. Nie wiem, czy w tym miejscu farma będzie najlepszym wyjściem dla mnie, no ale zobaczymy jeszcze. Teraz pójdziemy sobie w Monkey Town i podbijemy to oczywiście wyżej, żeby zboostować sobie te dwie nasze faremki. Tutaj oczywiście też dajmy im więcej już, żeby więcej one nam zarabiały. I lecimy do przodu, do kolejnego bossa i zobaczymy. Powiem wam szczerze, że
Jestem ciekaw, jak Geraldo sobie tutaj będzie radził. Jak widzicie, boostuje cały czas, stawiam te jego jednostki. To jest Pierce sam czysty. On ma szelmy, to jest sam czysty Pierce, bo się patrzyłem. Pierwszy, aby to jest Pierce, drugi to już będzie właśnie to, co my chcemy, czyli Damage. Czyli ten tutaj z białym u góry to już jest Damage. Króliczki stawiamy, króliczki faktycznie łączą się później w coś mocniejszego, więc no warto to rzecz jasna sobie od razu postawić. Więc tak, faktycznie jest jak pisaliście mi. I bardzo fajnie to wygląda nawet, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, oczywiście buścik standardowy. Ty pójdziesz w ścieżkę górną czy dolną? A pójdźmy w górną. W górną, żeby jego zboostować jeszcze bardziej, żeby on był mocniejszy. I to nam może wystarczy. A tutaj standardowo farmy. To jest number one do zrobienia w tym momencie. Będziemy starali się zrobić to samo Paragona. Jeśli nabijemy oczywiście jeszcze tutaj kumpla to jest troszeczkę mocniej, to zbudujemy sobie jeszcze tutaj właśnie te nasze... tego naszego paragonika odnośnie ninja małpki i zobaczymy, czy to nam wystarczy do wygrania tej gierki, czy też niekoniecznie. Zaraz kolejny boss. Nie pamiętam, ile oni mają życia już na tych etapach, chociaż tak naprawdę to jest nowy bossik. Vortex jest całkowicie nowym bossem, więc nasz Geralt na razie daje sobie radę. Nie no, Geralt jest po prostu najlepszą jednostką. Tam mi pisaliście porównanie właśnie Geralta do Saudy. Wybaczcie mi, ale nie. Tego się już nie da porównać. Geralt jest silniejszy od Saudy i to zdecydowanie jest on silniejszy. Sauda przy nim to jest początkująca jakaś tam jednostka, która coś tam bije. Coś tam bije, ale nie jest nikim dla niego. To nie jest nikt dla niego. On po prostu rozgramia tą Saudę. Więc tu wybaczcie bardzo, ale Sauda z nim nie ma najmniejszych szans. Po prostu. Tak to wygląda. Dobra, pójdźmy teraz w te jednostki. Tutaj rzecz jasna przydałby się buścik i widzenie camo, stałe widzenie camo. Nie wiem, czy zbudujemy sobie może od razu The Tag Zone, zobaczymy jeszcze. Tak mi się wydaje, że chyba The Tag Zone byłby chyba najlepszym tutaj wyjściem, więc go sobie też strzelimy tutaj, szybko go rozbijmy, a następnie rzecz jasna polecimy w kierunku sprzedania właśnie tego naszego kumpla i postawienia za niego po prostu farmy. Nie mogę sprzedawać? Dobra, mogę sprzedać, dobra, okej. Czyli jeśli jest ten stun rzucony, to blokuje mi sprzedaż. To jest logiczne. To jest bardzo logiczne, bo inaczej byłoby to troszeczkę za łatwe. Czyli dobra, jest to nie będzie w porządku, czyli muszę robić obronę dwuetapową. Tutaj musi być jedna obrona, tu musi być druga obrona, albo w tym miejscu gdzieś kolejna obrona, żeby jak on puszcza te swoje właśnie strzały, żeby było coś do obrony, widzicie? To nam blokuje większość moich jednostek i to jest oczywiście wielki minus i to będę musiał tutaj sobie obcykać wszystko, żeby sobie z tym jakoś poradzić, bo inaczej nie mam żadnych szans na obronę i to jest mega, mega istotne. Dobra, teraz tego, sprzedaż ciebie, boostujemy, dobra, i czy postawię jeszcze jedną faremkę w którymś miejscu? Czy już niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Wiecie co, pójdźmy tutaj może w standardową jednostkę już. Czyli w ciebie, chociaż nie wiem, czy akurat... No to wiesz, na tyle dobre, żeby tutaj poradzić sobie z tym wszystkim. Zobaczymy jeszcze. I w to. Dobra, puśćmy go na razie na lock in place. Może to nam wystarczy. A my teraz, rzecz jasna, upgrade'ik. Monkeyopolis. Farma. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało na kolejnym naszym bossie. Na rundzie 80. Będzie się oczywiście działo. Powiem wam, że pieniążków nam tym razem nie brakuje całkowicie. Więc zboostujemy się tak, jak powinno to wyglądać. Wszystko zboostowane na maksa. I czekamy na rundę 80. Zapraszam bardzo serdecznie. Runda 80. Co mi pokażesz i jak to będzie wyglądało? Więc co, może już zacznę powoli tutaj szykować się podbicie właśnie pod Paragona. Czyli zbuduję tutaj wszystkie potrzebne jednostki z tej ścieżki przynajmniej na razie. Żeby one faktycznie już mogły się nabijać i zbierać to, co jest najważniejsze. Chociaż czekajcie, czy już Geraldo może? Nie, jeszcze nie może ich respić. Chociaż może lepiej byłoby go podbić szybko do góry. Chyba na poziomie 20 on będzie miał to, tak? Na poziomie 20, dobra. Czas teraz oczywiście to zbudować wszystko i zapewnić sobie, że będę to budował za każdym razem, jak się tylko i wyłącznie będzie dało. No i oczywiście wydać tyle, ile potrzebuję na razie. Nie wiem, czy to ma sens, czy powinienem troszeczkę bardziej tutaj jakby obłożyć to wszystko tutaj, całą wręcz gierkę. Obłożyć tym wszystkim. Zobaczymy jeszcze, czy też nie popełniam błędu, że za mało farmię. Ale naprawdę, szczerze, nie pamiętam, jak to wyglądało.
na dłuższą metę. Serio? Nie pamiętam. Czy to, co w tym momencie robię, czy to nie jest jakby strzał w kolano dla siebie? Zobaczymy jeszcze. Boost rzecz jasna, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wszystko cofnięte. A dobra, ej, pociski się odbijają. Ej, tego nie założyłem przedtem. Pociski się odbijają nawet od tego. Dobra, okej, to jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. Okej, tutaj też, jak widzicie, staram się zmaksymalizować swoje tutaj wszystkie możliwości, żeby faktycznie to było wszystko na maksymalnym poziomie. To jest co rundę mam to dostępne? Co rundę mogę sobie budować tego ile chcę? Poważnie? Serio? To byłoby ciekawe. Co jakiś czas ja to mogę strzelać? 82 runda. Będzie 83, będę mógł znowu sobie postawić 3? Nie mogę 3 sztuk postawić, dobra. Czyli to ma jakiś tam delay, to ma jakiś tam delay. Nie wiem jeszcze jaki do końca, ale spoko. Pokonany, popping, 3 level, jak najbardziej zniszczony. Ja się teraz patrzę tutaj co chwilę i stawiam moje ulubione. Te wieżyczki są naprawdę kosmiczne. Te wieżyczki są cudowne. Ja chcę ich więcej, chcę ich zdecydowanie więcej. Wam, nie wiem czy w ogóle podbijanie wam te czegośkolwiek ma sens większy. Dobra, mogę ich podbijać, bo nie każdy to może mieć, ten upgrade, widzicie? Ten nie może tego upgrade'u w ogóle mieć, troszeczkę szkoda. No ale dobra, ale niektórzy mogą, więc ci, którzy mogą, oczywiście będę im to rzucał. Wam dam oczywiście miksturki, żebyście mi więcej tutaj mogli pieniążków dać, rzecz jasna. A tutaj oczywiście podbijamy się do góry i na poziomie setnym, jak będziemy już mieli rundę setną, to wtedy rzecz jasna rzucę sobie paragona i zobaczymy, jak on będzie tutaj sobie radził. A ty no, zbieraj tą kaskę, bo widzę, że nawet nie potrzebuję tego. Ale faktycznie warto zbudować go od razu, dlatego macie taką możliwość, od razu go budujcie, bo to jest bardzo ważne, żeby to jednak mieć. Króliczku nie zbudowałem. Muszę przyuważyć tą przemianę. Tą przemianę w tego Killer Bunny. Killer Rabbit. Killer Rabbit. Tak to się dokładnie nazywa. Jestem ciekaw, jak to wygląda w ogóle. A żeby to zobaczyć, to muszę się naprawdę tutaj przypatrzeć tego. Dobra, i kolejny oczywiście leci. No, to będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawy pojedynek. Nie zauważyłem też, co daje ten buścik kolejny. Gdzie ja to mam? Gdzie ja mam to ukrywanie? Jest ukrywanie. Na lewej 14 dodaje dodatkowo mały zasięg jeszcze. Dobra. Czyli na 14 daje mały zasięg, a na poziomie 19 dodaje nam jeszcze jeden do damage'a do camo. Fajne. Czyli tutaj mamy w tym momencie plus jeden damage'a jeszcze do wszystkich skamuflowanych, czyli do DDT głównie. Mocne. Mocne to jest zdecydowanie. No dobra. W takim razie co? Nie zostaje nam nic innego jak budowanie masy tutaj naszych kumpli. Przy okazji co jakiś czas stawianie tego. Czekajcie. Zróbmy sobie tego króliczka. Mamy go. Mamy króliczka. Jest króliczek nasz. I teraz co? On skacze, to widzicie? On skacze tutaj i bije wszystko. Ale to zwiększa mojemu damage? 200 tysięcy. To jest chyba suma tych, samo tych wszystkich damage, jak mi się wydaje. To jest suma chyba wszystkich innych damage, jakie tutaj są. I to jakby wchodzi w jego globalny damage. No to jest mocne. Tutaj oczywiście nasz ogień też warto strzelać każdemu, to się tylko i wyłącznie da. Bo on też jest strasznie mocny. To my też tutaj podboostujmy, czemużby nie. Wiem, że oczywiście mogę paragona przenieść, ale paragon tutaj się bardziej przyda z tyłu. Wiecie co? Dajmy z tyłu jeszcze troszeczkę mocniejszą obronę. Zbudujmy tego kumpla, bo on będzie bardzo fajny do obronienia się nawet. I jego pójdziemy, no pod speeda mi się wydaje, że chyba pod speeda musimy pójść. I myślę, że ta obrona z tyłu powinna sobie jakoś tam oczywiście z tym wszystkim radzić. Może postawię jeszcze im więcej. Nie, no wydaje mi się, że jak mam tutaj ten piąty tier i ten z góry, to nam nic nie przejdzie. Oni dwaj zapewnią nam obronę w przypadku wszelakich moabów, więc powinny być jak najbardziej w porządeczku. A tutaj, no zdecydowanie, ja nie nadążam zbudowaniu tego wszystkiego, naprawdę. Przeoczam to, rany boskie. Safe, ten już po polskiemu mówić nie umiesz. Naprawdę, nawet już po polskiemu mówić nie umiesz. No dobrze, okej. Okej, jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało. Zaraz będziemy się bawili tutaj dalej. Jeszcze zbudujemy sobie tak 2 sztuki i myślę, że to będzie w porządku. To też boost, czyli to tylko wchodzi na farmy. Na ten budyneczek oraz na ten to nie chciało wejść. Się kolekty, rzecz jasna, nie wiem po co, ale niech będzie już. Co tam, prawda? I kolejne oczywiście tutaj boosty. Ciekawe, jaki level paragona zdobędę w ten sposób, bo to jest bardzo ciekawe. Bo pamiętajmy, że oni nie mają głównego damage'a.
oni nie mają głównego damage'a, ale mają masę tych naszych rzeczy, a każdy taki, czekajcie, moja tu małutka podpowiedź, daje nam plusy 1500 powers do paragonu, ale na 20 poziom maksimum 2 sztuki. No tak, ale właśnie, ile to jaki to ma faktycznie wpływ? To mnie mega ciekawi. Jaki to ma faktyczny wpływ? Dobra, czas na przemiankę. Zobaczmy to. Do it. Paragon. Jaki to będzie paragonik? 44. Okej, dobra, w porządku. No jakoś nie powiedziałbym, że to jest coś mocnego, ale zobaczcie jak w ogóle, jakiego rozbijam. Co tu się wydarzyło nagle? Zobaczcie, on się z miejsca nie rusza. Co to za paragon? Nie. Vortex musi być wzmocniony. Przecież to... Co to było? Czemu ja go tak rozgromiłem nagle? To co, lecimy z kolejnymi paragonami, co? I nie będę chyba się bawił w to, żeby boostować je na maksa, tak mi się wydaje, no bo... To nam nic nie daje. Takie mam wrażenie, że to boostowanie na maksa nam całkowicie nic nie daje. Jemu oczywiście, że ciasta wstawiamy jeszcze jeden piąty tier, to jest mega ważne. I... Co jest najdroższe? To jest najdroższe. Stawiamy tutaj troszeczkę tych, żeby rzecz jasna to miało jakikolwiek większy sens. I... No paragony te stawiamy. Chociaż 20 tysięcy płacę za 1500 popinga. Za 1500 power do paragonu. Nie jest do końca pewny, czy to jest takie mocne. Nie pamiętam tych wyliczeń na paragony. Ile to faktycznie nam daje. Ale to sobie później oczywiście przeczytam wszystko i zobaczę, jak to mniej więcej wygląda. Ogólnie 1500. Każdy taki totem to jest 1500. Jeśli ktoś z was te przeliczenia pamięta, jak one wyglądają, no to już wiecie, czy to się opłaca, czy też niekoniecznie. Już to powinniście oczywiście pięknie, ładnie sobie móc spokojnie wyliczyć. Ale ja nie wiem, ja serio nie mam pojęcia, czy to jest aż tak bardzo opłacalne. Dobra, mamy to zbudowane dosyć sporo. Tych też oczywiście stawiamy. I kolejny paragonik w tym miejscu, proszę bardzo, 42 poziom, 2 paragony już koło siebie. No to co, jak już mamy 2 paragony, to nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby zbudować kolejnego, trzeciego paragona. Oczywiście standardowo też buduję to co jest najważniejsze, najprostsze mi do zdobycia. No i oczywiście te totemy dziwne, naprawdę nie mam pojęcia, czy te totemy są aż tak bardzo opłacalne, żeby je budować w takiej dużej ilości. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia. I to jest ciekawe w ogóle, czy one mają jakieś większe znaczenie, jak to w praktyce wygląda, prawda? Pamiętajmy taką, dostajemy maksymalnego paragona, jeśli zbudujemy za 250 chyba tysięcy, jeśli postawimy 24 tierów, jeśli nabijemy 16 milionów popingu, tego nie ma szans nabić. No i oczywiście za 9 kolejnych piąty tierów z tej samej ścieżki, to też oczywiście na singlu nie jesteście w stanie jakby zrobić. Wszystko inne możecie zrobić. No i możecie te totemy postawić dziwne. Kwestia, czy ten totem, czy możecie postawić tych totemów na tyle, żeby zbudować setny poziom. To jest ciekawe. Ile totemów musiałbym postawić, zakładając, że wszystkie inne mam na maksa? Policzę to. Policzę to zdecydowanie i powiem wam to w kolejnych materiałach, gdzie rzecz jasna będziemy testowali ciągle tą jednostkę. No bo ją musimy zdecydowanie testować. Ten też ma, prawda? Ten też ma jeszcze. Nawet nie mam go odblokowanego. Okej, kolejny leci. A wiecie co? Wait, czekajcie. Bo ja chciałem jeszcze postawić wszystkie. Chcę postawić wszystkie paragony. Wiem, że on nie będzie w ogóle nabity. Ten nie będzie paragon w ogóle nabity. Ale chcę postawić wszystkie. Jak już mogę postawić wszystkie, chcę postawić wszystkie paragony. Nie mam pieniędzy na tyle? Serio? Ej. Dawaj się sprzedaj. Sprzedaj to. Chyba, że może będzie jakiś achievement za to, jeśli tego nie sprzedam, a mam to w grze. Zobaczmy zresztą. Postawione wszystkie paragony. Czy to mi da jakiś achievement ekstra? Nie, że mi zależałoby na jakiś achievementie na tym koncie, no bo to jest moje drugie altowe konto. No ale i tak czy siak, zawsze jakiś achievement byłby, no miły, prawda? Byłby on zdecydowanie milutki. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle jak to szybko ta gierka leci. Mega szybko. Victory. Wygrane oczywiście. Bardzo prosta gierka, powiem wam szczerze. Wydaje mi się, że Vortex jest chyba na razie najsłabszym bossem.
Ej, naprawdę, serio mam wrażenie, że Vortex jest najsłabszym bossem. Jest jeszcze oczywiście elitka. Może czas też elitkę zrobić sobie? Dawno już elitek w ogóle nie robiłem. No nie wiem, napiszcie mi, co wy sądzicie na ten temat. Czy uważacie, że Vortex jest silnym bossem, czy jest łatwiutkim bossem? No nie wiem. Szczerze powiedziawszy, ja mam wielkie tutaj wątpliwości, ale czekam na wasze opinie, rzecz jasna, komentarze do was należą. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej. Pa.